A pan jest ten młodszy, tak? Młodszy. Które filmy są pana, które jego? To twój brat. A przecież my zawsze żyliśmy jak pies z kotem. Bał się pan zobaczyć swoje życie na ekranie, nakręcić je i patrzeć, jak ludzie je oceniają? Przerażająca perspektywa. Bardzo się bałem, boję się do tej pory. Na razie jakoś zaskoczony mile jestem, bo zbieram tylko recenzje dobre, ale podchodzą do mnie ludzie, którym się ten film podoba, a inni nie podchodzą. Więc może być różnie. Ale w każdym razie nie dostałem od nikogo popysku, także już jestem zadowolony. Czy dla pana jakoś ten film miał rolę terapeutyczną, gdy pan go kręcił? Chyba nie. Terapeutycznej nie. To nie wiem, nie zwariowałem po tym w każdym razie. Ale chodzi pani o to, że zrzuciłem jakiś kamień z serca. Tak sobie pomyślałem, że straszą nas. Panią nas straszyli, jak od dziecka panią straszą. Kolegów, mnie tak samo próbowali straszyć, ale się już nie daje. To znaczy wmawiają nam, że my jesteśmy szaraczki. Nikt. Mamy siedzieć w kącie, a znajdą nas, że nie wiem kto, Luke Skywalker to był gość, a my to co? To był bohater, a my jesteśmy nikim. Otóż to jest nieprawda. Chcą nas wpędzić w kompleksy, żebyśmy się zgodzili bez dyskusji zginąć za ojczyznę i ciężko pracować za marne pieniądze i być posłusznym. Nasze życie jest równie ciekawe, bo my się też zmagamy. Zmagamy się z losem. I wydaje mi się, że ta nasza historia, każdego z was, jak tu stoicie, jeżeli poważnie ją popatrzycie z boku, poważnie na to, obiektywnie, jest tak ciekawa, że się nadaje na film. Nie bałem się tego, że ojej, co to ludzie powiedzą, a co mnie to obchodzi. Ja powiedziałem swoje. Właśnie, co by pan polecał właśnie nam, właśnie takim młodym ludziom, którzy są zainteresowani filmem, właśnie gdzie szukać tematów, czy właśnie trzeba naprawdę jeździć daleko, żeby to nakręcić, właśnie w życiu naszym jest naprawdę najciekawsza historia. Zdecydowanie uważam, że wszelkie szkoły filmowe są niezbędne, bo reżyserii można nauczyć w 3 miesiące, natomiast operatorki tak, to sztuka operatorska wymaga studiów. Muzyczna wymaga studiów, ale czy malarstwo dzisiaj wymaga studiów, tego nie wiem. Reżyseria na pewno nie, bo powinno się studiować nie w szkole, tylko na ulicy, na rynku, w knajpie, w domu, w pracy. Tam szukać materiału. Wie pani tak, idzie sobie jakiś gość wieczorem na miasto, prawda? I wszystko się tam może zdarzyć. On się może zakochać, mogą go pobić, on może kogoś pobić. Potem wraca do domu, zasypia i idzie do pracy. Natomiast człowiek twórczy zapisze to na jakiejś karteczce, wrzuci do kosza takiego specjalnego i potem jak sięgnie kiedyś po to, to okaże się, że tam jest film. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu, przepraszam za moje zestawienie, ale dziękuję.